Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, a.k.a. Michał. Witam was bardzo serdecznie w następnej sesji lub następnym odcinku Zagrajmy w Spyro the Dragon na konsolę PlayStation 1. Ale nie gramy na oryginalnym nośniku, tylko gramy na PlayStation 3. Because tak mogę i tak chcę i mam taką ochotę. Jak widzicie, znajdujemy się w czwartym świecie. Czwarty świat ma nazwę Beastmakers, tak on się nazywał? Beastmakers, dokładnie tak. No i słuchajcie, jest to świat bagienny, gdzie są tutaj smoki bagienne, które, no jak to się mówi, mają, brzydko mówiąc, przesrane. Dlaczego mają przesrane? Bo gnorkowie nawiedziły te bagna. No i niestety swoją obecnością wraz z guźcami, których teraz tutaj widzicie, no niestety troszeczkę przeszkadzają naszym smokom i trzeba tutaj wyczyścić troszeczkę z tej biedy i pospólstwa, bo no tak żyć nie możemy, no nie? No tak żyć po prostu nie możemy. Dla osób ciekawskich nagrywam to 15 sierpnia we wtorek o godzinie 15:18, z tego względu, że dzisiaj mam dzień wolny, więc czemu by nie nagrać kolejnej sesji lub kolejnych tam odcinków ze Spyro the Dragon? Może nawet dzisiaj gierkę skończymy, albo będziemy blisko końca. Na pewno nie będzie to jakoś super długa seria, ponieważ chciałbym wam przypomnieć, że już jesteśmy w połowie gry. Ale dobra, jeżeli chodzi o Beastmakers, w mojej opinii, in my opinion, jest to fajny świat, aczkolwiek już od tego świata twórcy gry postanowili troszeczkę podkręcić tak delikatnie poziom trudności i teraz niestety poziom trudności się troszeczkę bardziej rozwinął. Co mam na myśli, mówiąc rozwinął? Po prostu mam to na myśli, że od tego świata poziomy są po prostu troszeczkę takie trudniejsze, bym powiedział. Ci gnorkowie za dzieciaka bardzo mnie denerwowali. Ci, co tak rażą prądem. Nawet mnie chyba drażnili oni w moim oryginalnym Let's Playu z 2015 roku. I tak, będę cały czas nawiązywał do tego Let's Playa, dlatego że no to nie jest V1, tylko to jest V2 w tym momencie, albo po prostu remaster Let's Playa, bo kiedyś miałem taką tendencję, że mówiłem, że coś, jak nagrywam drugi raz po X czasie, no to mam, to nazywam to V1 albo V2. Znaczy, oryginalny Let's Play, który pierwszy raz w życiu nagrywałem, no to jest V1, a taki po latach, no to taki remaster, no to V2. No teraz bardziej mówię na to remaster, bo wydaje mi się, że ta nazwa jest troszeczkę lepsza niż takie V1 i V2. Brzmi to troszeczkę głupio i ja to tak uważam po latach. Ale no wiadomo, każdy po latach ma prawo zmienić swój pogląd, no nie? No nie każdy będzie miał takie samo podejście, jakie miał lata temu. Każdy może po czasie coś zmienić w swoim życiu. Prawda? No myślę, że prawda, no nie? Dobra, tutaj żeśmy troszeczkę wyczyścili teren, aczkolwiek to jeszcze nie wszystko, ponieważ żeby mieć 100% potrzebujemy bodajże 300 klejnotów. O ile mnie pamięć nie myli, to dosłownie 300 klejnotów potrzebujemy. Jeżeli nam się uda dzisiaj skończyć gierę, no to będzie fajnie, a jeżeli nam się nie uda, no to przynajmniej nagramy jeszcze jeden świat, a następny świat po Beastmakers jest bardzo przyjemny i dosyć krótki. To mogę wam już teraz powiedzieć z miejsca, że ten świat następny jest dosyć krótkawy. Więc można byłoby coś takiego ogarnąć. Jeżeli chcecie, możecie również się podzielić wspomnieniami z Beastmakers, bo może jakieś tam macie. Śmiało piszcie w sekcji komentarzy, ja nie gryzę, tylko połykam w całości. I no, nie mogę się doczekać tej dyskusji, nie? Mam nadzieję, że będziecie chcieli tutaj udzielić kilka swoich zdań. Niestety Let's Play ze Spyro 2, tak jak trochę podejrzewałem, nie przyjął się aż tak dobrze, jak mi się wydawało. Ale trudno, ja jestem dumny z tego Let's Playa, że tak czy siak udało mi się po latach fajnie go zremasterować. Wild Flight. Tutaj mamy poziom rocznicy, tak. Poziom lotniczy, chciałem powiedzieć. I co jest, nie? Czemu? Ej, chwila, moment. O, dobra. Nie mogłem coś trafić w ten pył unoszący. Kletus! Spyro, it's great to see you, but I've got to go.
No, też mi miło ciebie widzieć, naprawdę, bardzo miło mi ciebie widzieć. Dobra, mamy wszystkie smoki uratowane, jest wszystko fajnie. Mamy tutaj poziom Misty Bog. I myślę, że chyba od niego sobie zaczniemy, ponieważ jest on bardzo blisko. A lepiej chyba bliżej zabierać się za poziom, niż żebym szedł dalej i nie wiadomo ile czasu miał spędzać. Potem zabierzemy się za Treetops, jeden z moich znienawidzonych poziomów. A ja wam powiem, dlaczego nie lubię tego poziomu po dziś dzień. Dobra, Misty Bog. Tu na dole będzie oczywiście japońska nazwa tego poziomu. Okej, chciałem, żebyście troszeczkę sobie posłuchali tej muzyki, bo muzyka z Misty Bog jest naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemny soundtrack. Jeżeli chodzi o tego przeciwnika, który był przed chwilą, czyli te zaciekłe krzaczory, które otwierają gębę na oścież, nie lubię bardzo ich, bardzo mnie denerwowały, ale bardziej mnie denerwowały właśnie te tutaj, kurde, skaczące frogi, crazy frogi. Albo bardziej bym powiedział skaczące gnorkożaby, bo to trochę przypomina bardziej gnorkożabę niż jakąkolwiek żabę. Takie połączenie żaby i gnorka, niefajne połączenie. I w ogóle ta muzyka, która leci w tle, no to myślę, że nie jest żadną tajemnicą, ale jest to remix muzyki z napisów końcowych. Zresztą muzykę z napisów końcowych myślę, że będziecie rozpoznawać, no bo leciała ona w Spyro 1, 2 oraz 3. Tak. W trzeciej części też leciała ta muzyka. A tam widzę, że się zabawiają ze sobą, więc dobra, uratujmy pierwszego smoka, jakim jest Rosko. Shh. Be on the lookout for attack frogs. They are cold-blooded killers. Attack frogs? And this used to be such a nice swamp. No cóż, można i tak. Serio, można i tak, naprawdę. Tak więc, let's go. W ogóle nie rozumiem, po co mam unicestwiać te guźce, skoro tak czy siak jeszcze tych gnorków muszę unicestwiać. Jakby... Czemu te guźce Czemu ci gnorkowie... Może inaczej, czemu te... KURWA! Chciałem po prostu skoczyć, a nie żeby Spyro od razu szybował. Właśnie to jest problem też... Ze Spyro w Spyro 1, że on od razu tak czasami potrafi szybować z dupy, jak wciśniesz X. To jest strasznie frustrujące w Spyro 1. Że patrzcie, na przykład teraz wciskam X i Spyro se skacze, co nie? Ale czasami zdarza się coś takiego, że Spyro po prostu z automatu, kurde, zaczyna ci szybować. I to jest strasznie frustrujące, a przynajmniej dla mnie tak jest. Wracając do tematu, bo ja już poruszyłem przed chwilą, a przynajmniej próbowałem poruszyć jeden temat, ale no nie wyszło mi z wiadomych przyczyn. Te kurde żaby mają wkurzający długi język, ale dobra. Wracając do tematu. Myślałem, że nie zrobię tego za pierwszym razem, bo zawsze tutaj ginę w bardzo głupi sposób. Thanks for releasing me. It seems like I've been trapped in here since I was your age. No, no. Why? I remember. Gotta go. śmiesznie. Dobra. Denerwuje mnie bardzo właśnie w tej części to. Że... nie, w sumie, kurde, nie to chciałem powiedzieć. Jezus, widzicie, już się nawet sam zaciąłem, sam zapomniałem, co ja chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć odnośnie tego guźca i gnorka, co uciekał przed nim. Dlaczego ten guziec nie unicestwił tego gnorka? Jakby... Kurde,
Gramy do jednej bramki. I ty, i ja nie lubimy gnorków, no nie? Ja pierdzielę. Gramy do jednej bramki, a guziec jednak nami się też interesuje. Po co? Dobra, poszło! Poszło z gruzem! Z gruzem poszło! Elegancko, dobra, tu będziemy mieli za checkpoint, bo jest smok. Więc bardzo dobrze. Dobrze, że przeżyłem do checkpointa. Zekę. Thank you for releasing me. No, spoko. Wyjątkowo mi ten komunikat dzisiaj nie przeszkadza. Kółko chciałem wcisnąć, a nie kwadrat. Się tak wystraszyłem, że aż mi się przyciski pomyliły. Buba! Huba! I'll tell you what to do with those creatures. Smash them, Spyro! Stamp them out and squish them and squash them! How about charge them and flame them? We are dragons after all. Ale mu przygadał. Nie no, tak serio to ten smok miał rację, że trzeba tutaj kurde pokazać, kto tutaj rządzi. I taka jest prawda, no i Spyro powinien teoretycznie się z nim zgodzić. Ale ten dzik jest naprawdę, i ja pierdzielę, jaki dzikus z niego, nie? Nie wiem, czy wy to też zauważyliście, ale no serio, kurde. Żeby być tak zakochanym w Spyro, naprawdę? Dzik, serio? No za 400 klejnotów będziemy mieli, a potrzebujemy 500. Tu mamy oczywiście portal do domu, ale my jeszcze domem się nie interesujemy. Bo jeszcze musimy tutaj wejść. Bo jeszcze tutaj na nas czekają pewne nagrody. Tak, musimy naprawdę bardzo ostrożnie. Jeden zły ruch i spadamy w dół i kończy się nasza przygoda. Znaczy kończy się nasza... przygoda w ten sposób, że tracę życie! Nigdy nie potrafię tutaj normalnie wskoczyć. Zawsze są jakieś problemy z tego tytułu. O! Super! Fajnie! Kosztem dwóch żyć, przypomnę. To wszystko się wydarzyło. I chyba w wersji japońskiej zawsze Spyro wydawał z siebie jakiś odgłos, jak... przed oczywiście totalem maksymalnym. No i widzicie, 62%. Elegancko Misty Bok mamy przeiśnięte, zaliczone, wyczyszczone i tak dalej, i tak dalej. Teraz można byłoby skupić się na tych... no właśnie. Przede wszystkim wyleczmy Sparksa i skupmy się na... na tych kulach magnetycznych. Przyda się nadrobić żyćko. A może kurde zdobędziemy statuetkę i wtedy będzie cacy. Dobra, myślę, że możemy zacząć Teres Village. Potem ogarniemy sobie Treetops, poziom lotniczy, no i lecimy z bossem. Thank you.
jest jeden z takich przyjemniejszych poziomów, muszę przyznać. O, Snow jest offline. Pozdrawiamy, Snow, ciebie bardzo serdecznie. I w ogóle, czy wspominałem o tym, że domyślnym kolorem Sparksa w wersji japońskiej jest kolor zielony? Tylko jedyne, co wyróżnia, żeby oczywiście odróżnić te poziomy Sparksa, jakie ma, to w sensie, wiecie, na przykład teraz Sparks jest w stanie na siebie przyjąć 3 obrażenia, co nie? To wiecie, jak można rozpoznać te poziomy Sparksa w wersji japońskiej? Wystarczy, że po prostu nawet jeżeli Sparks domyślnie będzie zielony, to wokół niego jest na przykład żółta aura. Jeżeli wokół niego jest żółta aura, to tak jakby Sparks był cały na żółto, tak jak teraz go widzicie, no nie? Taka mała ciekawostka, bo niestety nie wspomniałem o tym wcześniej, a wolę takie rzeczy w miarę na bieżąco mówić. Mam wrażenie, że albo soundtrack nie leci, albo strasznie cicho leci. Watch out, Spyro! The Norks in these parts have discovered the power of electricity, and it really stings. Okej. Będziemy uważać na tych, kurde, dupków. No, ci gnorkowie są bardzo irytujące. Uwierzcie mi, że no nie ma takich drugich, bardziej irytujących. Czekajcie chwilę, ja muszę aż zgłosić telewizor. Dobra, ja nie słyszałem przez chwilę tego soundtracku. Dlatego się tak trochę zastanawiałem, czy w ogóle jakiś soundtrack leci w tle. Więc dlatego teraz... no cóż, co mogę więcej powiedzieć. Przesłuchajcie sobie teraz w ciszy, bez mojego komentarza, soundtrack i zaraz się usłyszymy. Good job, Spyro. One day you'll be able to tell all the dragons about your amazing adventures. Sure, but what I'd really like to do is get out of this swamp. Nieźle, nieźle. Niezłe, kurde, kwiatki się tutaj dzieją. Jak my chyba po skończeniu Misty Bog będziemy mieli 60 tych smoków już uratowanych. A przypominam, że... jeżeli chodzi o... ilość smoków, które mamy uratować, to jest 80, nie? Więc wiele nas tak naprawdę już nie dzieli od wielkiego finału gry. I to się uda wszystko w sierpniu zrobić. To jest naprawdę ciekawe, bo niektórzy stawiali krzyżyk przez moją trochę małą regularność. No taką małą, no bo nie oszukujmy się, że były momenty, gdzie praktycznie przez 2 lub 3 dni filmów nie potrafiło być. Więc niektórzy już tam stawiali krzyżyk, że te wszystkie moje plany, jakie zakładałem, się no, do wakacji nie wyrobię. A tutaj jednak się okazuje, że jest jakiś cień szansy. Zresztą mówię, ja z tymi wszystkimi planami, jakie teraz mam, chcę się do końca lata wyrobić. A jako, że lato kończy się dokładnie 23 września, to tak naprawdę do 23 września lub nawet do 30 września mamy jeszcze naprawdę sporo czasu, żeby ponadrabiać jakieś tam swoje rzeczy, no nie? Wiadomo, że wszystkiego może się nie uda, ale przynajmniej te najważniejsze, które sobie założyłem, to ogarnę. Jeśli natomiast chodzi o wspomnienia z Teres Village, to poza tym, że mnie te gnojki rażące prądem denerwowały, to tak szczerze powiedziawszy, przyjemny jest ten poziom. Ze względu na soundtrack, na samą strukturę tego poziomu, no, dużo można by wymieniać, tak szczerze. Jest po prostu bardzo w porządku ten poziom. Jeżeli macie coś do powiedzenia na temat poziomu Terrace Village, no to jak najbardziej piszcie w sekcji komentarzy, za co lubicie lub nie lubicie ten poziom. Ja na pewno przeczytam i na pewno się odniosę do tego. Do 3 razy sztuka. Zresztą i tak jesteśmy już blisko końca tego poziomu, bo prawdę mówiąc już niewiele nam zostało. Niby mówiłem wcześniej, że te poziomy się rozkręcają, ale na to wygląda, że miałem troszeczkę w
takim razie błędne spostrzeżenie. Bo te poziomy są naprawdę krótkie. Nadal, mimo że to już połowa gry jest. No ale no trudno, no nie można jakby mieć wszystkiego, no nie? Szkoda, że te poziomy są takie krótkie, no ale no z drugiej strony jest to pierwsza gra, więc trzeba to też jakby zrozumieć, że nie mogli od razu rzucać się na głęboką wodę, bo sami nie wiedzieli, sami nie mieli pojęcia, czy w ogóle ten Spyro się przyjmie, no nie? Więc tak naprawdę, no, wiecie o co chodzi. No, wszystko zrobione. 64%. Super. Fajnie, fajnie. Mamy to ogarnięte. Ara, mamy znowu, znaczy znowu, mamy dalej 33 życia. Więc teraz przyszedł czas na Treetops. Tu na dole macie japońską nazwę. Za co ja ten poziom nie lubię? Przede wszystkim za to, że trzeba naprawdę mocno, mocno główkować. W wersji prototypowej w tym poziomie leciała muzyka z poziomu Dark Hollow. Żeby zrobić wszystko fajnie za pierwszym razem. Ogólnie no ja nic nie mam do główkowania. Lubię często używać swojego kapuścianego łba. Ale no nie oszukujmy się. Tu żeby wykminić jak trzeba, no wiecie, zdobyć te 100%, to naprawdę ja, uwierzcie mi, że w wieku 9 lat miałem naprawdę tyle podejść, żeby to ogarnąć, że ja w pewnym momencie już nawet miałem, kurde, szansę na drugi game over, kiedy faktycznie udało mi się odkryć sposób, jak mogę to zrobić za pierwszym razem, no nie? Pytanie, czy mi się teraz uda to powtórzyć, to jest druga kwestia, bo często jak wracam do Spyro 1, to dostaję tak zwanej amnezji i zapominam w sumie, jak mogę to ogarnąć za pierwszym razem. Więc no niestety, nie zdziwcie się, jeżeli ja tutaj potracę też życia. Ale soundtrack bardzo spoko jest w mojej opinii. Lyle. Greetings, Spyro. For an amazing tour of the treetops, don't just stop at one supercharge. A tutaj koleś zachwalił supercharge. Powiedział, że to jest w sumie taki jedyny sposób poruszania się po tym poziomie. I ma jak najbardziej rację. Raz mi się w ogóle zdarzyło... Raz mi się zdarzyło przelecieć te życie. No i zgadnijcie, jaki finał był tego, że ja przeleciałem te życie. Żadnych motylków nie było, to wam mogę od razu powiedzieć. Żadnych motylków z tym życiem nie było. No ale możecie się domyślać, jak to się skończyło. Jak przeleciałem przez życie. No i kolejne życie. Nie bez powodu gra daje tutaj tyle tych skrzynek, bo to jest poziom, w którym bardzo łatwo możesz potracić życie. A raczej życia, bo więcej niż jedno stracisz w tym poziomie. Jak grasz pierwszy raz i nie bardzo ogarniasz mechaniki poruszania się po tym poziomie, no to wtedy licz się z tym, że game overów to ty będziesz miał tutaj sporo. A jak nie game overów, to po prostu śmierci z głupiego powodu. Naprawdę, mówię to bez jakiejkolwiek ironii teraz. Serio? Jest coś takiego, nie? A no to bankowo będziemy mieli 40 żyć na pewno w tym let's playu. Pytanie, czy 40 to będzie maksimum, czy będzie jeszcze więcej? Dobra, teraz trzeba ogarnąć tę taktykę. Czy nie ma żadnego klejnocika? Nie.
Jak to szło teraz? Z tą taktyką. Muszę sobie to przypomnieć. Na pewno tędy musimy pójść, bo tędy nas jeszcze nie było. Tam chyba też było życie, o ile dobrze pamiętam. Izak! Spyro, if you jump at the end of a supercharge ramp, you can really go far. I'm all over it. No, jak będziemy fajnie tutaj, jak opanujemy fajnie ten supercharge, to jest spora szansa, że będziemy mogli wznieść się wysoko, 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 no nie? To właśnie on miał nam do powiedzenia, ten typek. No, ja miałem tutaj w planach, jak widzicie, zniszczyć skrzynkę najpierw. Nie będę tego ukrywał, że to była dla mnie dosyć istotna kwestia. Ale teraz, nie licząc żadnych tam istotnych kwestii, no to musimy się przyszykować teraz na maraton z mojej strony. Maraton głupoty, debilizmu, maraton, no wszystkiego co najgorsze, może tak to powiem. Na początku pierwsza ścieżka jest dosyć prosta do ogarnięcia. To wam mogę już teraz powiedzieć. Nawet jest ona prosta, bo wystarczy zrobić tak. Lecimy. Myk. Myk. No nie do końca tak. Miałem dobre myśli, ale niestety po drodze coś poszło nie tak. Nie to chciałem chyba zrobić. Więc podejście drugie. No to właśnie nie miało tak wyglądać. Dobra, może w tę stronę spróbujmy najpierw. O, coś tutaj już wymyśliłem. Widzicie? O to chodziło. No i to są takie śmieszne przebierańce, bo oni ogólnie, jak widzicie, mają taką dziwną dosyć taktykę. Znaczy taktykę, Boże. Wcześniej to oni kradli jaja, ale teraz kradną klejnoty, no nie? Znaczy, można teraz tutaj dywagować, bo to nie do końca musi być ten sam typ złodzieja, no ale wiecie o co chodzi. Koniec końców wiadomo o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Ja teraz jeszcze jedna rzecz zastanawia, jak ja mam wtedy tamto zdobyć? Tam się dostać, na tamtą stronę, to jest dobry pomysł. Znaczy dobry pomysł, bardziej bym powiedział to jest... To jest ciekawa myśl, jak ja mam się tutaj dostać. No na pewno nie w taki sposób, no. O, patrzcie. Zdobyliśmy z tego. Perłę. Dobra, próbujemy. Widzicie? Tak trzeba się dostać. Tak trzeba było się dostać na następną stronę, żeby zebrać zaginione klejnoty oraz ostatniego smoka. Super, prawda? Powiedzcie, że super. Powiedzcie, że super. That was quite a ride, Spyro. You've learned a lot since you were a young glider. Yeah, well you could have found an easier spot to get stuck. No, mamy wszystko. Tak więc Eluvina. Trzeba było się napocić, nadymać, tylko po to, żeby dostać się na tamtą stronę. No ale koniec końców się udało. Niestety moja pamięć zaszwankowała, jeżeli chodzi o zdobycie tego ostatniego smoka i zaginionych klejnotów. Tak więc, no niestety
Dałem ciała na całej linii. No ale trudno się mówi. Ja nigdy nie potrafię zapamiętać tego, więc... Trudno. Może kiedyś będzie tak, że ja będę pamiętał to bez mrugnięcia okiem. Tymczasem spadamy w dół, żeby przywitać poziom Wild Flight. To jest akurat speedway, z którym no tak troszkę miałem kiedyś problem. No, ale to kiedyś, nie teraz. Bardzo ładna muzyka tutaj leci. Trzeba tutaj wszystko zdobyć. No dosłownie wszystko. Nawet kosztem tego, że będę tutaj się zatrzymywał. Da, czy teraz było do wyjścia tędy? Dobra, zapamiętałem. Yes! Teraz to będzie prosta, krótka piłka. Dolecimy tutaj i będą bramki. Dawaj szybciej, Spyro, szybciej! Yes! Udało się! Mamy to za pierwszym razem! No i subcio, mamy ogarnięte to. Myślałem, że nie dam rady, ale jednak intuicja mi dobrze podpowiedziała, że jednak nie wszystko jest stracone. Jest możliwość, że to ogarniemy od razu. No to co, moi drodzy, zostaje nam już tylko boss i kończymy czwarty świat. Potem zostaje nam już piąty i szósty, z czego szósty jest najkrótszy, bo tylko trzy poziomy ma. A piąty jest tak naprawdę w starym stylu, czyli dosłownie w tym, jaki widzimy teraz, czyli mamy 5 poziomów, nie? Znaczy teoretycznie 6, no bo boss też jest liczony jako poziom. I świat przede wszystkim jest liczony jako też poziom, więc... Dobra, gdzie ten kurde śmiałek? Metalhead! Zupełnie jak przeciwnicy z Jacka 2, to jest... Lecimy z koksem! Metalhead, idę po ciebie, koleś! Ogólnie bardzo lubię ten poziom, za jedną rzecz, nawet za kilka rzeczy, ale to zaraz wam pokażę. Jedna z tych to w sumie teraz będę mógł wam pokazać nawet. Mianowicie, to jest niby pierdoła, ale jakoś lubię te przejście tutaj. Jakieś takie kurde fajnie jest ogarnięte. Oj, przy okazji żyćko mamy. Przyda się. Kolejne. Ja wam mówię, 40 ponad żyć to jest bankowo. Tyle, ile będziemy mieli, nie? W oryginalnym Spyro, co jest bardzo ładnym wynikiem, muszę przyznać. No i tutaj tak fajnie klucz schowany. Świetna sprawa. Szkoda tylko, że Spyro się zbuntował i chciał wlecieć do bagna. No ale to tam już mniejsza. Jakie ogólnie macie wspomnienia z tym? Z Metalheadem. Możecie się oczywiście podzielić w sekcji komentarzy. Są jak najbardziej komentarze dla was dostępne, więc śmiało piszcie.
Może jakaś ciekawa historia będzie u was. Sorki, że ja tak zamilkłem, ale jak to ja, zawsze się muszę skupić, no nie? Więc trzeba było na spokojnie się wsłuchać trochę w soundtrack, pomyśleć co ma się do powiedzenia. I teraz schodzimy w dół, by uratować smoka. Sadiki! This big robot is all charged up to meet you. Attacking the power pole should disrupt its power supply. Okej. Okay. No to tak mniej więcej trochę podpowiedział nam co do tego bossa chyba. Mianowicie chodzi to po prostu o to, że Metalhead, jak widzicie, ma te takie pole elektromagnetyczne i my musimy te pole mu zrzucić. Jak mu zrzucimy, to straci on kontrolę i tak jak widzicie będzie uciekał i... No. I sami widzicie co się dzieje z nim. Po prostu ucieka przed nami. Taki z niego Metalhead. Żeż boję się fioletowego smoka, małego. O, i przy okazji rzuca samobójców. I czajcie to, że to był boss? Rozumiecie to? Że to był boss, no nie? Spyro 1 się bardzo źle zestarzał pod względem bossów. Ja nigdy bym ich w życiu bossami nie nazwał, jak już to przeciwnikami. Ale nigdy w życiu bossami. Bo to przy bossie nawet nie stało. Boss to przede wszystkim jest ktoś, kto jest dla ciebie... czymś stanowiącym wyzwanie. A powiedzcie mi, jakie było wyzwanie tutaj? No dobra, trzeba było nie narażać się na te elektromagnetyczne pola. No ale koniec końców, jakie to było wyzwanie, powiedzcie mi? No jakie to było wyzwanie? Bo jeżeli ktoś widział wyzwanie w Metalheadzie, no to przykro mi to mówić, ale ktoś wtedy musi poważnie się zastanowić nad tym, czy granie w gry wideo to był dobry pomysł, bo wydaje mi się, że chyba nie. Jak ja mam się tam dostać? Już nawet widzicie, zapomniałem, jak ja mam się tutaj dostać. A, w ten sposób, dobra. No tak to się nie dostanę, niestety, przykro mi. Wspominałem wam o dwóch rzeczach, które mi się bardzo podobają w tym poziomie. No to pierwsza to była tamta taka brama, gdzie klucz był na samej górze, co nie? Drugą rzeczą, która bardzo mi się podoba w tym poziomie jest... Trzymajcie się teraz krzeseł. Ten wodospad z bagna. Ale nie z byle powodu, dlatego że tutaj mamy tak fajnie skrzynkę ukrytą. I obok te takie dwie pochodnie świecące. No, przyznam, że to jest naprawdę bardzo ładne. Ładnie ogarnięte. Gdzieś żeśmy zgubili jeden klejnot. Pytanie gdzie? Aha, tutaj był. Wszystko! Cały świat Beastmaker zrobiony na 100% w niecałą godzinę. Tam dokładnie 52 minuty, ale trzeba też odliczyć sobie moje Z2, gdzie
Musiałem sobie chwilę pauzy zrobić, tak więc no, powiedzmy w 40 coś minut mamy zaliczony czwarty świat. No niestety, Spyro 1 nie jest długą grą i nie spodziewajmy się z tego długiego let's playa. A teraz sobie ponadrabiam kulę. A już widelec, może jakieś życie się pojawi. Dobra, swoje tutaj zrobiliśmy już, nie ma nic tutaj do roboty za bardzo. Chociaż... No nie, nie ma nic. Dobra. My ogarnęliśmy co trzeba było. Kiedyś w ogóle zastanawiałem się, czy czasem nie ma dojścia na samą górę tego, ale niestety no nie ma tam dojścia, tam nic przy okazji nie ma, więc... RIP trochę. Kraj de Balonista. Spoko, możemy teraz lecieć do Dreamweavers, mój ulubiony zresztą świat. To jest przedostatni świat w grze i jak najbardziej jest moim ulubionym światem. Bardzo lubię tutaj soundtrack. Motyw światu, jak i niektóre poziomy, bardzo ładne są. Patrzcie, jakie dryblasy tutaj są. Jest to oczywiście świat tkaczych, tak oni się chyba nazywali, tkacze. I ogólnie jeżeli chodzi o ten świat, no to co tu mogę więcej powiedzieć? Tutaj są smoki, które lubią sobie marzyć, śnić czy whatever, nie wiem co oni tam lubią robić w sumie. I tak, tych tutaj grubasów tłustych możemy tylko i wyłącznie pocisnąć, kiedy będą w swojej mniejszej formie. Jak będą w większej formie, no to ich se nie pociśniemy. I tam widziałem, że jest smok, więc zaraz do niego podejdę, bo chcę zakończyć ten odcinek. O, Lofty Castle, mój ulubiony poziom. Uwielbiam ten poziom za soundtrack i za w zasadzie wszystko. Ale tego nie chciałem robić. Ale zostali ładnie pociśnięci. No ale do nich nie chcę się zbliżać, bo oni są obrzydliwi. Obleśni. O, Żak też jest to mój ulubiony poziom, jak i boss. I tutaj mamy w zasadzie... Tutaj mamy drogę do ostatniego świata w grze, no nie? Ale dobra, ratujemy tego smoka i na tę chwilę robię sobie pauzę. 38 życie. Bardzo ładny wynik. Latef! Welcome to the Dreamweavers, young one. While chasing Nasty's minions in this world, you must expect the unexpected and prepare for what is not there. No, żeśmy się trochę dowiedzieli. To trzeba przyznać. Save game. O! Elegancko. Więc, na tę chwilę ja jeszcze nie chcę się oficjalnie żegnać, ale robię sobie chwilową przerwę, tak więc zaraz ewentualnie wracam.